referendum będzie rząd większościowy. Mówią o tym i prezydent, i część polityków SLD. Premier zapowiada, że odejdzie, jeśli przegra wybory na przewodniczącego sojuszu. Lech Kaczyński i Aleksander Budzowaty zawarli ugodę, która kończy procesy sądowe wytoczone Kaczyńskiemu przez Budzowatego. 75 osób, w tym 62 hiszpańskich żołnierzy, zginęło w katastrofie lotniczej w Turcji. Wiadomości Jolanta Piękowska, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy od ostatnich wypowiedzi prezydenta. Nowy Jork. Wszystkim naszym mamom składamy najlepsze życzenia. Kończymy główne wydanie wiadomości. Dziś jeszcze o 22.00 Panorama w Dwójce i o 23.20 Monitor Wiadomości w Jedynce. Zapraszam do Państwa. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Tragedia w Moskwie. 28 zabitych, ponad 100 rannych. Runął dach parku wodnego. Jedni wracają, inni wyjeżdżają. W górach wymiana turnusów, na drogach tłok i kontrola autokarów. Reżyser, pisarz, senator Ślązak Kazimierz Kuc. W Katowicach huczne obchody 75. urodzin artysty. Dobry wieczór, Sławomir Jeneralski. Zapraszam na wiadomości. Tragedia. Informacją kończymy. O 22.00 Panorama w Dwójce. Następne wiadomości jutro o 7.00 rano. Na jutrzejsze główne wydanie o 19.30 zapraszam w imieniu Jolanty Pieńkowskiej. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dzień w Iraku. 56 zabitych i 200 rannych w Kurdystanie. Kilku Irakijczyków zginęło w eksplozji w składzie amunicji w polskiej strefie. Tragedia w Mekce w Arabii Saudyjskiej. Podczas odrzucania kamieniami obelisku diabła zginęło ponad 240 pielgrzymów. Uwaga, użytkownicy internetu i poczty elektronicznej. Groźny wirus Majdun atakuje. Dobry wieczór, Danuta Cholecka, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od... Majdun to nazwa... To wszystko teraz, dziś jeszcze o 22.00 Panorama w Dwójce, co godzinę Kurier w Trójce, jutro pierwsze wiadomości o 7.00. W głównym wydaniu spotka się z Państwem Jolanta Pieńkowska. Ja już dziś dziękuję i życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Generał Czesław Kiszczak jest winny przyczynienia się do śmierci 9 górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Polscy biskupi wybierają nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Śledztwo w sprawie zamachu w Madrycie wkracza w decydującą fazę, twierdzą hiszpańskie władze. Dobry wieczór, Kamil Durczak. Zaczynamy jednak od potężnego... W 3.10 gośćmi Marka Czyża będą redaktor naczelny miesięcznika Więź, Zbigniew Nosowski i publicysta polityki Adam Szostkiewicz. Mariusz Mackolonko z Nowego Jorku, dziękujemy za relację. Grzegorz Kozak, Telewizja Polska, Moskwa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa teraz. Przypominam o Panoramie w Dwójce o 22.00, Monitor Wiadomości o 23.10 w Jedynce, co godzina Kuriery w programie trzecim, a jutro pierwsze wiadomości o 7.00. Ja życzę miłego wieczoru i zapraszam na jutro na 19.30. Do zobaczenia.